Kochani, nie poznałem osobiście takiego człowieka i nie słyszałem o takim przypadku, który z całego serca nie chciałby być w swoim życiu bezpieczny. Jak wspominam swoje życie od małego, nazywam się Michał Korgol, od zawsze chciałem czuć się bezpiecznie. Chciałem permanentnie odczuwać ten stan. Pamiętam, kiedy jako prymus skończyłem szkołę średnią i przyjechałem do Warszawy realizować marzenia o wielkiej karierze. Wtedy wydawało mi się, że jak skończę dobre studia, będę miał dobrą pracę albo dobrą firmę, to właśnie wtedy będę bezpieczny. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze tutaj na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i szedłem krok dalej w tym, co od początku słyszałem, że może zapewnić mi ten sukces i bezpieczeństwo. Zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Ale prawda o mnie była taka, że kiedy zostawałem sam, to bałem się. Zastanawiałem się, co będzie dalej. Oczywiście spychałem niewygodne pytania i wiecie, o czym mówię. Wiecie, tak naprawdę w gonitwie swojego codziennego życia, jak człowiek łatwo potrafi wypierać pewne rzeczy. Goniłem jak wy. Praca, firma. Wydawało mi się, że to będzie najważniejsze. Kiedy doszedłem do takiego miejsca w swoim życiu, że miałem już pieniądze, które pozwalały zaspokoić każdą moją potrzebę, jakież było moje zdziwienie, że tak naprawdę poziom mojego bezpieczeństwa wcale nie wzrósł. Wręcz przeciwnie. Bałem się jeszcze bardziej, bo bałem się teraz, czy tego nie stracę. I kiedy byłem w takim miejscu, kiedy wszyscy ludzie z zewnątrz klepali mnie po plecach i mówili, że Michale, jesteś człowiekiem sukcesu, zbudowałeś dużą firmę, masz piękny dom, rodzinę, nowe samochody, kilka razy w roku zagraniczne wakacje, udzielasz się na dużych konferencjach, masz pozycję i szacunek. Właśnie wtedy, kiedy ja byłem mistrzem świata w zakładaniu masek, tak, przebierając się, udając, że rzeczywiście jestem bezpieczny i zaspokojony, wtedy usłyszałem, tak jak wy teraz, proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, co do tej pory osiągnąłem i jak żyłem. Że chodzi o to, że Bóg tak pokochał świat, że dał swojego Syna, czyli zszedł na ziemię i 2000 lat temu wziął na siebie winę i karę za moje bezbożne życie. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, ja byłem wykształconym intelektualistą. W pierwszej chwili brzmiało to niedorzecznie. O co chodzi? Ekonomia, gospodarka, relacje społeczne. O co chodzi? O co chodzi? Przecież ja właśnie pojąłem, jakie są prawidła funkcjonowania tego świata. Początkowo wydawało mi się to niedorzeczne, ale postanowiłem sprawdzić, ponieważ Ewangelię głosili mi ludzie, którzy powiedzieli, że Jezusa Chrystusa spotkali osobiście. Ja mówię, o co chodzi? To, że Jezus był w ciele 2000 lat temu, to słyszałem jako Jezus historyczny, ale jak to? Jak to oni poznali Go teraz? I zacząłem wołać do Niego, bo zorientowałem się, że albo z tymi ludźmi jest coś nie tak, albo ja kompletnie mijam się z prawdą, nie mając relacji z Bogiem. Kiedy ze swojego serca zacząłem wołać do Niego, Jezu, jeśli Ty jesteś prawdziwym Bogiem, jeśli Ty żyjesz dzisiaj i mogę Cię doświadczać, to ja chcę Cię poznać. Przyjaciele, kiedy zawołałem do Niego, natychmiast wewnątrz mnie powstało coś, co swoim umysłem nie byłem w stanie wytłumaczyć. Silne, bardzo silne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim. Wiedziałem, że już nie mogę zasłużyć, że nie mogę nic więcej zrobić. Pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu i zawołałem do Niego, Jezu, wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że umarłeś za mnie. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę już dłużej udawać. Nie chcę dłużej udawać. Przyjaciele, tamtego dnia, choć nie rozumiałem tego intelektualnie, narodziłem się na nowo. Nigdy wcześniej nie brałem do ręki Biblii. Wydawało mi się, że to jest książka dla słabych ludzi. Ludzi, którym nie wyszło.
ludzi, którzy się potknęli, a ja cały czas udawałem silnego, cały czas udawałem kozaka, któremu wszystko wychodzi. I przeglądałem się w tym, jak ludzie klepali mnie po plecach i mówili, że właśnie tak jest. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus Chrystus wygłosił, kiedy chodził w ciele po ziemi, było to, że każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Nieważne, jakim życiem do tej pory żyłeś, nieważne, jaki masz status społeczny, nieważne, czy jesteś wykształcony, czy nie jesteś wykształcony, potrzebujesz spotkać się z Bogiem, potrzebujesz narodzić się na nowo. Wtedy 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi, zakradł się do Niego w nocy taki pewien szanowany religijny człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego, powiedział: mistrzu, o co chodzi, bo widzę, że robisz wielkie dzieła. Jezus powiedział mu: dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak w tym wieku mogę ponownie wejść do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, Słowo Boże mówi tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego. Żaden człowiek nie mógł być na tyle dobry, aby zasłużyć na niebo. Żaden z was. Może masz takie wrażenie, że zrobiłeś do tej pory 100% dobrych uczynków. Ale Jezus powiedział tak. Sprawiedliwość ludzka jest jak brudna szmata. Żaden człowiek swoimi uczynkami nie zasłuży na niebo. Zbawienie od 2000 lat jest za darmo, jest na wyciągnięcie ręki, jest dostępne przez wiarę, przez odkupieńczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Tam, na krzyżu Golgoty, 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus pokonał diabła, On zmartwychwstał, On nie przegrał, On poszedł na krzyż z wyboru, z miłości do Ciebie i do mnie. Wiedział, że tak naprawdę karą za grzech jest śmierć, że każdy z nas zasłużył na śmierć. Wiedział. Wiedział, że kiedy chodził w ciele pod ziemi, ludzie go odrzucają. Zostało przy nim tylko 120 osób, ale pomimo to, z miłości do Ciebie, poszedł na krzyż. 2000 lat temu śmierć została pokonana. Śmierć została pokonana. Przyjaciele, aby to zbawienie, które wykonało się na krzyżu Golgoty, mogło być waszym udziałem, jest jeden tylko warunek. Musicie w to uwierzyć. Prosty akt wiary. Prosta decyzja. Prosta decyzja. Możesz zawołać, tak jak zawołałem ja wtedy w łazience: Jezu, wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię w ciele, aby mnie uratować, że wziąłeś winę i karę za moje bezbożne życie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że jesteś teraz w niebie. Chcę, abyś panował w moim życiu. Bądź Panem, Panem mojego życia, moim Panem i moim Zbawicielem. Jeśli zrobisz to dzisiaj, nie robisz tego, nie potrzebujesz do tego żadnego pośrednika. Możesz to zrobić tutaj, możesz to zrobić w domu. Dzisiaj doświadczysz Go osobiście. Dzisiaj możesz spotkać się z żywym Bogiem. Z żywym Bogiem. Słowo Boże mówi: dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Przyjaciele, wolą Boga, wolą Jezusa jest to, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy, aby każdy go poznał. Ale On pozostawił prawo wyboru ludziom. Powiedział: kładę przed wami, przed każdym z was, życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Bóg poza Chrystusem nic dla Ciebie już nie zrobi. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Słowo Boże mówi wyraźnie. Wszystko, co jest potrzebne rasie ludzkiej do życia i do pobożności, zostało dane w Jezusie. I nie ma nic ponad tym. Pytanie więc jest takie. Co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym materiałem? Kim dla Ciebie jest Chrystus? Ja przez 30 kilka lat mojego życia mówiłem wszystkim, że jestem wierzącym człowiekiem, bo to było takie poprawne, jak mnie ktoś zapytał, szczególnie w naszym kraju.
Ale w moim codziennym życiu Jezus nie zajmował żadnej pozycji. Nie było go w mojej nauce, w mojej pracy, w moich relacjach małżeńskich, w moich przyjaźniach. Nie było go tam. Kiedy planowałem sobie dzień, nie było tam Jezusa. Ale jak większość hipokrytów odpowiadałem tak, tak, wierzę w Boga. Zrozumcie to. Pytanie, kim na poziomie twojego serca jest dla ciebie Chrystus? Kim On jest? Ładnym wisiorkiem, obrazkiem w portfelu, krzyżykiem w domu. Czym On jest? Kim dla ciebie jest? Powtórzę ci jeszcze raz. Przez 30 parę lat nie zajmował żadnej pozycji, ale kiedy zawołałem do Niego, spotkałem się osobiście, spotkałem się z Nim osobiście i stoję ci tutaj, teraz, aby ci świadczyć moim życiem. Powtórzę jeszcze raz. Nazywam się Michał Korgol. Kiedyś kończyłem studia na Wydziale Prawa na tym uniwersytecie. Teoretycznie miałem wszystko, co daje ten świat. Pieniądze, pozycje i szacunek. Ale nie byłem bezpieczny, nadal. Nadal nie byłem szczęśliwy. Nadal wewnątrz mnie była jakaś pustka. I to wszystko się zmieniło wtedy, kiedy zawołałem do Niego. Kiedy uwierzyłem. Kiedy Go spotkałem i kiedy narodziłem się na nowo. To było, przyjaciele, niespełna 7 lat temu. Przez ten czas, każdego dnia doświadczam Jego osobistej, głębokiej relacji ze mną. To On jest generatorem siły, źródła, mocy, szczęścia i miłości w moim życiu. Możesz mieć tak samo. Pytanie, czego chcesz? Możesz przejść mimo, powiedzieć, jakiś wariat wykrzykiwał jakieś rzeczy pod bramą uniwersytetu. Ale możesz rozpoznać życie, które płynie z tych słów. Bo kiedy mówię do ciebie ja, to mówi do ciebie Chrystus. Bo teraz to Kościół żywego Boga w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. To On nas tu wysłał. To On nas tu wysłał, aby ci przypomnieć, co takiego wykonało się na krzyżu. I że to ty decydujesz dzisiaj. Ty decydujesz. Przyjaciele, kto z was chce pojednać się z Bogiem? Kto z was chce się z Nim dzisiaj pojednać? Powtórzę jeszcze raz. Wystarczy, że uwierzysz, że Jezus to Bóg, że przyszedł na ziemię, aby wziąć winę i karę za twoje bezbożne życie, że zmartwychwstał i... Za chwileczkę. I... Zawsze tak było, przyjaciele. Zawsze tak było. Nie mogę, bo jestem tutaj legalnie. 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi, zawsze pierwsze atakowały go demony. Zawsze tak było. W tym momencie nie robimy nic innego, jak powtarzamy po nim. Jesteśmy Kościołem żywego Boga, legalną instytucją, która głosi Ewangelię. Głosi najważniejsze informacje. Głosi prawdę. Przyjaciele, wybór należy do was. Wybór należy do was, do każdego człowieka indywidualnie. Wy podejmujecie decyzję. Zawsze tak było. Ale ty w swoim sercu wiesz, czego chcesz. Wiesz, czego potrzebujesz. Mogę cię uwolnić od demonu, przyjacielu, jak potrzebujesz tego. Mogę cię uwolnić. Ty decydujesz. Masz serduszko na czapeczce, a możesz mieć prawdziwe serduszko. Ty decydujesz, przyjaciele. Wybór należy do was. Ewangelia wciąż jest taka sama. Od 2000 lat. Ponieważ świat odrzucił Chrystusa. Odrzucił Chrystusa. Upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Nie znajdziesz go w książce, nie znajdziesz go w intelekcie, znajdziesz go w swojej decyzji wiary i wtedy możesz się spotkać i narodzić na nowo. Mądrze decydujcie. Wstań w wyłomie dzisiaj. Wstań w wyłomie. Jezus żyje, jest prawdziwy. Swoim życiem poświadczam ci, że On jest. Pan panów i król królów. Jest na wyciągnięcie ręki, ale ty decydujesz. Amen.